W piątek 12 października bieżącego roku w budynku Kurii Warszawsko-Praskiej w samo południe miała miejsce pierwsza sesja wznowionego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Sesji przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński. Amen. Wszystkich nas niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witamy w naszym kurialnym gronie. Widać zacną wspólnotę palotyńską, okraszoną również przedstawicielem wielkiej familii kapucyńskiej, tudzież innymi gośćmi. A rozpoczyna się proces ku beatyfikacji księdza Stanisława Szulmińskiego, który odszedł do Pana w 1941 roku, ale to jest historia kapłana związanego ze Wschodem. Proces powinien trwać w obrębie Moskwy, czy tamtejszej wspólnoty diecezjalnej. Z różnych racji technicznych lepiej, kiedy tutaj pod bokiem prowincji palotyńskiej będzie odbywał się w Warszawie. Jest to dla nas, dla naszej wspólnoty diecezjalnej zaszczyt, wyróżnienie, bo taka bliskość tak wielkiej osoby, która oddała swoje życie za Kościół, za wiarę, za ojczyznę, za jedność Kościoła. To jest dla nas duży honor. Bóg zabrać, a my zabieramy się do tego. Obecni byli również kanclerz kurii ksiądz Dariusz Szczepaniuk, mianowany delegatem biskupa w procesie beatyfikacyjnym, ksiądz Mateusz Miętek, pełniący funkcję notariusza pierwszej sesji oraz grono współbraci pallotynów. Delegatami księdza prowincjała byli ksiądz Czesław Parzyszek i ksiądz Grzegorz Kurp. Krajową Radę Koordynacyjną ZAK reprezentowała siostra Monika Jagiełło. Sesję rozpoczął ksiądz biskup wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Następnie postulator, ksiądz Józef Ciupak, przedłożył dekret nominacyjny. W odpowiedzi ksiądz biskup Romuald Kamiński powiedział: mając na uwadze prośbę Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i różnych osób, które od pewnego czasu wnoszą o kontynuowanie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego, kapłana, profesa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, który od chwili męczeńskiej śmierci cieszy się sławą świętości, jak też w oparciu o moje wewnętrzne przekonanie przyjmuję prośbę księdza postulatora, posiadając zgodę Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, aby już rozpoczęty przez księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza proces 16 męczenników Wschodu i podjęty w jego ramach w Warszawie proces rogatoryjny sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego był kontynuowany jako proces indywidualny zgodnie z przepisami prawa kanonizacyjnego. Dlatego ogłaszam formalnie rozpoczęcie procesu beatyfikacji tego zasłużonego dla Kościoła i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego kapłana. Następnie notariusz pierwszej sesji, ksiądz Miętek, odczytał dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz dekret biskupa ustanawiający diecezjalny Trybunał Beatyfikacyjny, po czym zostały wręczone dekrety nominacyjne członkom Trybunału. Ojcu Gabrielowi Bartoszewskiemu, jako promotorowi sprawiedliwości, księdzu Dariuszowi Szczepaniukowi, jako delegatowi biskupa, księdzu Jackowi Wierzbie i księdzu Przemysławowi Krakowczykowi jako notariuszom. Po złożeniu przysięgi przez księdza biskupa swoją przysięgę złożyli członkowie Trybunału. Następnie ksiądz postulator przedłożył listę świadków, którzy zostali już przesłuchani w procesie rogatoryjnym oraz tych, których Trybunał przesłucha w najbliższym czasie. Postulator z wicepostulatorem księdzem Janem Koryckim złożyli swoje przysięgi. Pierwszą sesję publiczną procesu beatyfikacyjnego zakończyło podpisanie protokołu przez księdza notariusza oraz przekazanie akt sprawy nowo mianowanemu notariuszowi. Po zakończeniu ksiądz biskup udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa i zaprosił wszystkich zebranych na braterską pogawędkę połączoną z filiżanką kawy i ciastkiem. Przypomnijmy, że sługa Boży ksiądz Stanisław Szulmiński zmarł w opinii świętości 27 listopada 1941 roku w obozie karnym przymusowych robót w Wuchcie
Na terenie Rosji po ogromnej, ciężkiej pracy przy budowie lotniska i po wielomiesięcznym torturowaniu go w więzieniu w Baranowiczach na Białorusi. Oddał swoje życie jako ofiarę na rzecz pojednania między cerkwią prawosławną a kościołem katolickim. Jego heroiczna postawa i ofiara z własnego życia są dziedzictwem i zadaniem dla kolejnych pokoleń pallotynów.